Miłosierdzia Bożego, którą co roku przeżywamy tutaj, w tym przepięknym kościółku naszym w Rzęsnej. Kochani parafianie, kochani dzieci, młodzieży, dzisiaj czcimy właściwie w tą Wigilię tej wielkiej uroczystości Miłosierdzie Boże, bo jutro mamy ten dzień, w którym przeżywamy to Miłosierdzie Boże, ale dzisiaj czcimy Go tutaj, w tej naszej parafii w Rzęsnej. Jest to dla nas też okazja, aby zobaczyć, jak wielkie jest to miłosierdzie Boże względem nas. Jest, chyba nie jest to tajemnicą, że tak jakby to miłosierdzie Boże względem nas jest coraz większe, ponieważ my się stajemy coraz gorsi, to Bóg coraz bardziej to miłosierdzie swoje względem nas okazuje. W jaki sposób stajemy się gorsi? Jeśli popatrzymy na świat, w którym żyjemy i którego częścią jesteśmy, to widzimy, że świat nie toczy się w dobrą stronę, w dobrym kierunku. Wojny, morderstwa, różne nienawiści. Widzimy, co się dzieje dzisiaj, czy na terenie naszego państwa, gdzie zabijają niewinnych ludzi, czy też, jeśli popatrzymy ogólnie na świat, to widzimy, że dzisiaj jest ogólnie jedno wielkie jakieś nieporozumienie. Zaczynają się coraz bardziej jakieś takie ruchy antychrześcijańskie, nawet w Polsce, gdzie zawsze wiara była fundamentem zdrowego społeczeństwa, dzisiaj widzimy też bardzo niezdrowe tendencje, które pokazują, jak dzisiaj świat liberalny niszczy te najważniejsze dobra duchowe, które dla nas są najcenniejsze. Dzięki nim przetrwaliśmy czasy radzieckie. Dzięki nim dzisiaj, nawet w czasie wojny, możemy być jak jedna wspólnota razem zgromadzona wokół Pana. Dlaczego jest tak małe zaufanie względem Bożego miłosierdzia w świecie? Dlaczego dzisiaj tak mało cenimy to Boże miłosierdzie? Za mało o nim mówimy, za mało go głosimy my jako kapłani, jako biskupi, za mało tym miłosierdziem żyjemy. Mi się wydaje, że kochani moi, że to, co słyszymy w dzisiejszej Ewangelii Jana, że kiedy w pierwszym dniu tygodnia Jezus przychodzi do swoich uczniów o tej porze wieczornej, ta pora wieczorna względem Ewangelii Jana, to nie tylko chodzi o wieczór, kiedy już słońce zachodzi, kiedy się zaczyna powoli zmierzchać, tylko przede wszystkim chodzi o ciemność duchową. I to jest, myślę, że dzisiaj bardzo widoczne, taka ciemność. Popatrzcie, jak dzisiaj brakuje nam światła, jak dzisiaj często żyjemy w manipulacjach, w kłamstwach, przyjmujemy to, co nam daje telewizja, przyjmujemy informację, która jest dla nas specjalnie przygotowana, czyli ktoś bardzo mocno się dzisiaj troszczy o to, abyśmy myśleli, abyśmy budowali nasze życie, abyśmy żyli według jego logiki. Ktoś bardzo mocno to się troszczy. A brakuje nam światła tylko dlatego, że mamy za mało wspólnego ze Słowem Bożym. Za mało mamy tego kontaktu ze Słowem Bożym. Dzisiaj brakuje nam poznania Boga w Jego Słowie, żywym i skutecznym. I to jest, myślę, że dzisiejszy powód tej ciemności. Dzisiaj, jeśli słuchamy ludzi, to bardzo często słyszymy, że ludzie są zmęczeni, zniewierzeni, rozczarowani, oczekiwali czegoś więcej, oczekiwali większego działania Bożego, a ono jest. Naprawdę dzieją się niesamowite rzeczy, cuda się dzieją, tylko że my ich nie widzimy, dlatego że przebywamy w tej ciemności. Drzwi były zamknięte. To jest następny krok. Jeśli nie mamy doświadczenia Boga w Jego Słowie, jeśli brakuje nam tego doświadczenia, przyjęcia Jego samego, żywego, zmartwychwstałego Pana w Jego Słowie, to jesteśmy zamknięci. I dzisiaj jesteśmy bardzo zamknięci. Jeden na drugiego. Jesteśmy, to co najgorsze, zamknięci na Boga. Bo nie doświadczamy tej głębi Jego miłości. W Księdze Wyjścia, którą często żeśmy czytali w czasie Wielkiego Postu, kiedy Mojżesz na tym pagórku Choreb spotyka Boga i widzi, doświadcza tego Boga sprawiedliwego,
ale też i bardzo współczującego. Mojżesz tak był dotknięty tą cierpliwością, miłosierdziem Boga, że padł na twarz na ziemię, bo widział, jak Bóg jest cierpliwy i miłosierny. Mojżesz wiedział, jaki ten naród jest niewierny, jak łatwo rezygnuje z Boga, jak łatwo się poddaje różnym bóstwom. I Mojżesz, kiedy przybywa w obecności Boga, widzi prawdziwe oblicze Boga. Pada na twarz przed Bogiem, bo Bóg jest miłosierny. Dlatego po 8 dniach, kiedy uczniowie znowu są w tym samym miejscu, ale tym razem są z Tomaszem, który, jak stwierdził wcześniej, jeśli nie zobaczę i nie dotknę, nie uwierzę. To jest takie nasze. Jeśli czegoś nie zobaczymy, nie dotkniemy, tak dzisiaj jesteśmy uformowani przez ten świat. Wszystko musimy spróbować. Wtedy dopiero mamy przekonanie, wtedy dopiero możemy powiedzieć, że coś doświadczyliśmy, coś przeżyliśmy. Jeśli nie dotknęliśmy, nie zobaczyliśmy, bardzo trudno jest nam uwierzyć. I to jest chyba największy problem dzisiaj. Problem Tomasza. Takie niedowiarstwo. Takie zwątpienie. I to jest dzisiaj, co dzisiaj bardzo mocno, kochani moi, dotyka nas. Że te słowa, które Bóg nam daje przez świętą siostrę Faustynę, które są zazwyczaj pod każdym obrazem Jezusa Miłosiernego, Jezu, ufam Tobie, one uczą nas jakby na nowo odkrycia tego Jezusa, który jest miłosierny. Czyli one leczą nas od właśnie tego niedowiarstwa, od tej wątpliwości, która gdzieś tam w naszym sercu bardzo głęboko tkwi. I ona powoduje, że my, jakby tam nie było, zawsze najbardziej ufamy sobie. Nie Bogu, tylko sobie. I to jest najgłębszy nasz błąd. Jezus, kiedy przybywa, mówi do Tomasza, że ma podejść, zobaczyć i dotknąć jego ran. Myślę, że to jest dla nas właśnie konieczne, aby każdy i każdy z nas nie bał się tego spotkania z Jezusem, aby tego Jezusa dotknąć, aby zobaczyć Jego rany, aby włożyć swego palca, czyli uczestniczyć w tych ranach. Dzisiaj my, jak naród ukraiński, bardzo cierpimy z powodu wojny. Mamy mnóstwo ofiar. Media nam nie mówią, bo to jest taka taktyka, polityka, ideologia, ale mamy mnóstwo ofiar. Popatrzcie na te codzienne pogrzeby. One są w każdym zakątku kraju. Popatrzcie na zranionych ludzi. Szpitale są przepełnione. A ile jest tych, którzy są zranieni duchowo? Kochani moi, my przez najbliższe 20-25 lat będziemy potrzebowali takiego intensywnego uzdrawiania się duchowego z tych wszystkich ran, które dzisiaj już są zadane. A jeszcze nie wiemy, ile ta wojna potrwa. I to jest dla nas też ważny argument, żebyśmy zrozumieli, że naprawdę dzisiaj potrzebujemy spotkania z Jezusem Miłosiernym. Naprawdę my dzisiaj jako ludzie wierzący potrzebujemy tego nowego odkrycia Bożego Miłosierdzia dla nas i dla tych, którym będziemy pomagać odnaleźć Jezusa, przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, odkryć na nowo relację z Bogiem. To jest prawda. Bez Boga sobie nie poradzimy. Możemy dzisiaj sobie wiele marzyć, myśleć, możemy pokładać nadzieję na różne tam pomoce Zachodu, militarne, różne obiecanki. To są wszystko słowa. Nie zawsze za tymi słowami idą konkretne działania. Nie zawsze. To żeśmy zobaczyli w ciągu tego roku. Dla nas dzisiaj jest ważne, byśmy zrozumieli, że Ukraina dzisiaj potrzebuje nawrócenia do Pana Boga. Jeśli dzisiaj w Ukrainie nie będzie tego ogólnoukraińskiego nawrócenia do Pana Boga, przyjęcia Go jako Pana i Zbawiciela, odkrycia w Nim tego uzdrawiającego miłosierdzia Bożego, my sobie nie poradzimy. Dlatego, kochani moi, gromadzimy się dzisiaj na tym odpuście, aby dziękować Bogu za to Jego miłosierdzie, które oczyszcza, jak słyszymy, że Jezus daje swoim apostołom Ducha Świętego, aby odpuszczali grzechy, aby głosili Królestwo Boże, dobrą nowinę i odpuszczali grzechy. Myślę, że to dzisiaj jest nasze zadanie,
abyśmy świętując to miłosierdzie, zanurzając się właśnie w tym miłosierdziu, które nas uzdrawia, abyśmy się stali narzędziem w ręku Boga, jak siostra Faustyna. Nikt się nie spodziewał, że ta skromna, biedna siostra, tak możemy powiedzieć, bo była na swój sposób biedna, nawet w swoim zgromadzeniu nie była przyjęta czy zrozumiana w tym, co doświadczała w spotkaniu z Jezusem Miłosiernym. Ale stała się niesamowitym narzędziem w ręku Boga. Naprawdę dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest niesamowite, że Bóg właśnie przez takich zwykłych, prostych ludzi objawia dla nas we współczesnym świecie swoje działanie. Kiedyś jak posługiwałem w Kremenczuku, chodziłem do więzienia 69. zony strogiego reżimu. Wtedy też właśnie poznałem się z księdzem Grzegorzem, który pracował w Równym i był ogólnoukraińskim kapelanem w więziennictwie. I pamiętam, że po różnych rozmowach, spotkaniach z więźniami, po różnych cytatach z Pisma Świętego bardzo lubieli i czytać Słowo Boże i bardzo wielu z nich znało na pamięć Słowo Boże. Także czasami nawet wyprzedzali mnie, jak im mówiłem, jaki będzie temat, to oni się przygotowywali, już mieli w pamięci cały cytat, cały fragment, o którym mieliśmy rozmawiać. Ale to, co ich najbardziej dotykało i co im pomagało przy życiu naszych spotkań, to była modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia. Nie zapomnę tego, jak często po naszych spotkaniach już kończyliśmy. Niektórzy z nich czekali, mówią: bracie, ale będziemy się dzisiaj modlić do Miłosierdzia Bożego, bo my tego miłosierdzia potrzebujemy, bo my jesteśmy zbrodniarze, którzy potrzebują tylko jednego, uzdrowienia Bożego, bo już nikt nam nie może pomóc. I zawsze żeśmy się modlili tą koronką i pamiętam, że nasze spotkania kończyły się radością. To było ciekawe, że jak wchodziliśmy w modlitwę do Miłosierdzia Bożego, pojawiała się radość. Zawsze były słowa, że czekamy na Ciebie znów, że to dla nas jest ważne, że ktoś się razem z nami modli, ktoś się za nas modli. I wielu z nich wyznawało, że ta modlitwa uzdrawiała ich od tych wszystkich zranień, którymi byli dotknięci w ciągu swojego życia. Dlatego też zostali zbrodniarzami. Myślę, że podobnie dzisiaj świat cały przeżywa taki właśnie wielki brak tego miłosierdzia, doświadczenia tego miłosierdzia. Dlatego, kochani moi, módlmy się koronką do Bożego Miłosierdzia codziennie. Ta godzina 15 jest dla nas takim czasem szczególnym wypraszania tego miłosierdzia dla nas, ale też i dla naszej Ukrainy. Pamiętajmy, że to jest nasze powołanie. Mamy dzisiaj nie tylko służyć, pracować, działać, ale też mamy omadlać to państwo, w którym żyjemy. To jest nasze powołanie i zadanie. I to jest chyba największa potrzeba, która dzisiaj nie jest zrealizowana. Wiele dzisiaj mówią, widzicie, dzisiaj się państwo zajmuje religią, różnymi konfesjami, ale nie w taki sposób, jaki powinno. Ale my powinniśmy być ludźmi wiernymi Bogu. Przede wszystkim robić to, co do czego zostaliśmy wezwani, do modlitwy, do tego, aby omadlać, aby wypraszać to miłosierdzie dla nas i dla całego naszego państwa. Niech to hasło, to słowo uzdrawiające, które cały czas jest przed naszymi oczyma, kiedy patrzymy na Jezusa Miłosiernego, Jezu, ufam Tobie, zawsze brzmi w naszych sercach. Pamiętajmy, że to jest najważniejsze, aby w tej modlitwie trwać i aby w tej modlitwie wzrastać. Jezu, ufam Tobie. Amen.